Siema, tu Majki. Witam Was. Farming Simulator 22 na polskiej serii. Nagrywam nowym programem, jest to OWS. Mam nadzieję, że mi się nagra. W tym odcinku pojedziemy zbierać belki na pole. Jak widzicie, stoi sobie 60 z przyczepą do belki. Ale będziemy zbierali te kwadratowe bele i w garażu położymy je. Je gasimy, bo i tak musimy podjechać i ogień. Trochę sprzętu doszło na gospodarstwo, zaraz Wam pokażę, nie? Hejho, do pracy by się szło. Pewnie odcinek będzie krótki. Bo za dużo pracy się nie przewiduje. W następnym odcinku będą żniwa plus belowanie słomy. Albo robienie w kostki. Zobaczymy jeszcze. Myślimy wreszcie wyjść krowę. Kurde, to chyba lek mało będzie do mieszania w TMR-u. Też żałuję, że nie zrobiłem okrągłych, nie? By się lepiej mieszał TMR niż tymi płaskimi kostkami. Żebyśmy nie latali, to zaraz sobie bliżej podjedziemy, nie? Pasami jedziemy. Podjedziemy się tam bliżej. Mogliśmy podpiąć do ZTS-a, bo widzę, ta 60 daje sobie radę. Nie gasimy jej. A co tam? Na bogato. Ropa jest w miarę tania. W garażu to umieścimy te beleczki, jeszcze nie wiem, w którym, ale w którym się mieścimy, żeby to nie stało na dworzu i żeby to nie mokło. Jeszcze muszę jakieś pole kupić po żniwach i zacząć chyba robić akcję ziemniaki, nie? Tak jest w wiejskim. Tylko muszę do ziemniaków znaleźć fajną piwnicę, ją postawić, albo po prostu gdzieś w garażu wysypiemy, później będziemy turę ładowali na przyczepę na sprzedażni. Albo od razu z pola na sprzedażni. Nie, to jest taka poezja. Przeleciała. Jeszcze dwie beleczki i będzie luks. Jeszcze drugi monitor kupić do OBS-a. Muszę patrzeć, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Albo znaleźć stary monitor w piwnicy, bo nie wiem, że albo go wyrzuciłem, albo z w piwnicy. I za 50 zł taki drugi monitor. Kurde, już spadła, no wiecie, do oglądania OBS-a, nie? Jakiś na Allegro kupię. Dodatkowe firma, dobra, zapinamy pasy i jedziemy. O, jeszcze na beleczka. Nie zauważyłem jej. Teraz jeszcze czekamy na szklarnię, to będzie sałata plus miód. Kurde, chociaż już raz
sprzedałem sobie miód i warzywa. Chciałem zobaczyć, gdzie to się sprzedaje. Na tej mapce. Dobra. Jesteśmy załadowani, jedziemy. Kurde, to już to nie daje rady. Jak widzicie, mam 800 tysięcy, ale sprzedaliśmy BM-kę, bo takiej nie potrzebuję, i sprzedaliśmy tą przyczepę z autoloadem, bo możemy cała tę ładować igłami, nie? I miód. Tylko czy turem, nie? Dobra. Zobaczymy, co się znajdzie w tym garażu. O, a nie, akurat do belek. Gasimy 3 PK. No i normalnie, o, pies łazi po przyczepie, złaź psie. Też myślę nad jakimś mini kurniczkiem takim swojskim, żeby te kury latały po podwórku. Muszę zobaczyć te małe kurniki, chociażby jakieś jajka też na sprzedaż były. No i chcę iść w krowy, nie? Chyba pójdziemy w te mleczne, nie? Bo mleko też będziemy sprzedawali. Ej. Kiedyś robiliśmy te bele okrągłe i chciałem zrobić kiszonkę z tego. Kiszonka, ale się okazało, że nie obsługiwała ta wiarka tych beli, więc tą prasę sprzedaliśmy. I w to miejsce kupiliśmy inną prasę. Zaraz wam pokażę. Jak rozładuję te belki. Jak widzicie, barber wleciał. Fryzura siedzi. Wiesz, a jak? Dobra. Kurde, muszę pojedynczo nosić. Ale byśmy tak bliżej nie podjechali, bo to jest ogrodzenie dla krówek. O, bora też w fajnym stylu. Już czuję klimat na tej mapie. Teraz odprowadzimy ten sprzęt. Musimy jakąś myjkę postawić do mycia tych maszyn. Jak widzicie, tam bajzon stoi, tam stoi ciągnik z przyczepami, będą żniwa, nie? Dobra, później zamknę. Albo teraz zamknę, dobra. Ja muszę miejsca do przyczepy znaleźć. Na razie postawimy ją kurde blady, na razie ją postawimy tutaj, bo na razie tak nie będziemy zboża sprzedawali, chociaż coś tam na sprzedaż mamy, ale tam będzie mała kasa z tego, coś tam kojarzy. Ceny nie ma za dobrej. Kurde blade, coś najeździć. Ale ta przyczepa tu może stać, tu nie będzie przeszkadzał mój zestawik. I dobra, idziemy. Kupiliśmy tak sobie owiarkę do bel, przetrząsarkę, kosiarkę, grabiarkę. A, ten garaż został otwarty, ale kupiliśmy sobie taką prasę, nie? No i kupiliśmy jeszcze paszowóz. Teraz wam pokażę, jak paszowozik wygląda.
Kupiliśmy sobie taki paszowozik. A widzicie, tą słomę w belach okrągłe tu wysypaliśmy. Już jakieś żarcie będzie dla krówek. Dobra, trzymajcie, subujcie się, komentujcie, nara.